Adrian Struzik, w prezentacji polskiej odpowiedzialny za szkolenie bramkarek. Adrian, no fajnie się spisały nasze bramkarki, zwłaszcza Adrianna Płaczek w Rumunii. Mówimy o Pucharze Karpat, najlepsza bramkarka turnieju. Co pan trener na ten temat? To na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że właśnie tak to wygląda, ta formacja bramka plus obrona, bo naprawdę graliśmy na tym turnieju w tym elemencie, jak w każdym, który na tym turnieju każdy element nam wychodził znakomicie. No na pewno pozycja bramkarza w obecnej sytuacji jest mocną w naszym zespole. Druga też naszych bramkarek, Weronika Gawlik, jak się spisywała, czy też właśnie to jest jakby równy poziom nasze obie zawodniczki na tej pozycji, czy któraś się jednak wyróżnia? Nie, mamy dwie bardzo dobre bramkarki, obie broniły po połowie meczów i spisywały się bardzo dobrze. A czy myśleliście też wcześniej, że może właśnie trzecią bramkarkę zabrać na turniej do Mistrzostw Świata, czy od razu był taki temat, że tylko dwie? Znaczy wiadomo, że dużo rozmyślamy na temat różnych zawodniczek. Trener Krowicki ma w swoim notesie wiele nazwisk. Była kadra B, która trenowała z nami, ale w tym momencie, w tym czasie chcieliśmy wykorzystać tylko dwie bramkarki. Jeszcze może na koniec zapytam o rozpoznanie pierwszy mecz Szwecja. Jak spisują się właśnie bramkarki Szwecji? Jak je zaskoczyć? Mamy już dwa mecze reprezentacji Szwecji. Będziemy się do tych meczów przygotowywać i analizować je i będziemy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Dziękuję bardzo.